zapytać, co panie sądzą na taki pomysł, żeby zalegalizować marihuanę w Polsce? Taki kontrowersyjny na dzień dzisiejszy temat. Zalegalizować marihuanę? W żadnym wypadku. A komu to potrzebne? A komu właśnie? A dlaczego? Dlaczego? Trzecie miasto w misji Orange Travel to Amsterdam. W Polsce głównie kojarzony z legalną marihuaną i dzielnicą czerwonych świateł. Tymczasem konstytucyjna stolica Holandii to miasto o ogromnym uroku, który warto spróbować dostrzec. My mamy szczęście je zwiedzać w towarzystwie mojego dobrego kolegi Michała, który mieszka tam i pracuje od 3 lat. Czy ja mam mówić teraz? Ale ja nie wiem, co to jest. W Amsterdamie jest 1,7 roweru na mieszkańca. Rowerzyści opanowali to miasto, w którym nie ma przecież metra. Mojemu niezadowoleniu holenderska kuchnia nie jest ani specjalnie charakterystyczna, ani specjalnie smaczna. Z jednym wyjątkiem. Tutejsze śledzie to jedne z najlepszych ryb, jakich próbowałem. Tym razem przetestujemy je w miejscu uznawanym za jedno z najlepszych i najbardziej klasycznych. Prawdziwa pozostałość Amsterdamu poprzedniego wieku. Śledź, ryba smażona, węgorz wędzony i łosoś wędzony. Spoko. Holandia jest znana ze swojego śledzia i śledzie to jeden z tak naprawdę niewielu naprawdę światowej klasy produktów spożywczych, jakie w Holandii się wyprodukowało. Współcześnie bardziej popularne jest podawanie śledzia w formie bułeczki, czyli bułka ze śledziem serwowana z cebulą i ogórkiem kiszonym. Bardzo świeże, rozpływają się w ustach prawie jak ryba z jakiegoś nigiri. Tutaj natomiast poprosiłem specjalnie o bardziej oldschoolowe wydanie holenderskiego śledzia i nawet z tego powodu dostałem flagę holenderską, którą tutaj, żeby nie bezcześcić, wymienię. I tak, i mamy śledzia, którego w klasycznej, jakby holenderskiej szkole je się w ten sposób. Prawie jak foka w zoo. To jest najlepszy śledź, jakiego jadłem w życiu. Znaczy, może nie konkretnie ten, ale śledź w Amsterdamie jest najlepszym śledziem na świecie. I jeśli jesteście tutaj, to zjedzcie śledzia. No szkoda, że w Holandii nie wymyślono dużo więcej takich smakołyków jak te właśnie śledzie. No ale cóż, mamy jeszcze sery. Sery to w Holandii poważny temat. To jest kompletnie inna szkoła niż sery we Francji, ponieważ o ile w Paryżu skupialiśmy się przede wszystkim na serach pleśniowych i mieliśmy w tym rację, to tutaj cała zajawka to sery żółte. Tutaj mamy ser żółty, taki długo dojrzewający, z kminkiem. Właśnie go wkroiłem taką holenderską szpadelką do krojenia sera. Taki trochę suchy, okay. Ale dobre. Taki kruchy jest, trochę jak parmezan. Ale zarazem bardzo intensywny i mocno kminkowy, bo akurat wzięliśmy... Powiedzieli w sklepie, że to jest najlepszy ser w całym Amsterdamie. To jest zwykły ser. Dobra, no to jest zwykły ser. Zwykły ser? No wciąż jest dużo lepszy niż żółte sery, które są sprzedawane w Polsce. Bo w Polsce żółty ser to jest taki filler trochę. Taki tam, kupię sobie gołdę, 10 plasterków, żeby było co na kanapkę dać. A na koniec kiełbasa, sprzedawana między innymi w takim oto kształcie, czyli takim dość bleśnym, zawiniętym w jelito. To jest jelito. No jest, to jest takie trochę długo dojrzewające, jak szynka parmeńska. Ale jest przepyszna. Naprawdę jest przepyszna. Jest naprawdę super. Prawda jest taka, że po jednej wizycie w Amsterdamie nigdy już nie popatrzycie na ser Gouda w taki sam sposób, w jaki patrzy się na niego w Polsce. No, także zaliczyliśmy sklep z serami i oczywiście mam dla was nagrodę, którą jest ser. Możecie wygrać ten ser. Ten ser kosztował 17 euro, więc to jest poważna sprawa, poważny ser. I żeby go wygrać, skomentujcie ten film, tylko że na blogu krzysztofgonciarz.com, tam dajcie komentarz, odpowiadając na pytanie, kto zjadł mój ser. I tutaj jakby najciekawsza odpowiedź na to, kto zjadł mój ser, wygra ser. Odwiedziliśmy też targ kwiatowy, malowniczą uliczkę wypełnioną straganami z nasionami. Nic nie kupiliśmy, ale znaleźliśmy kopertę z naszym następnym zadaniem. Następny przystanek zaliczymy w Barcelonie, a ja będę w tym czasie gospodarzem reszty blogerów. Centrum Amsterdamu stanowi tak zwana cebula, czyli stare miasto, które jest otoczone 3 kanałami, tak cylindrycznie, właśnie na kształt cebuli. I po tamtej stronie mnie jest stare miasto, natomiast tutaj jest jeden z tych kanałów, który, jak widzicie, jest
otoczony bardzo malowniczymi kamieniczkami. W tym mieście bardzo widać, że jest po prostu dużo pieniędzy, tak? Bo wszystko tutaj jest oczywiście drogie, ale to wszystko się przelewa na to, że w tym mieście jest czysto i bardzo porządnie. Wśród lokalnych trunków szczególnie warto zwrócić uwagę na jedną ciekawostkę. Smakowy bimber o nazwie Genève. Lokalnie wymawiają to Genève. Pisze się Genever, Polacy mówią Genever albo Genever. Tutaj mamy taki wariant troszkę bardziej high-endowy, bo jest zabarwiony. W podstawowym wariancie ten lokalny bimber ma po prostu przezroczysty kolor a la wódka. Natomiast smakowo mnie się trochę kojarzy z anyżówką, niektórym się kojarzy z becherowką, czyli mamy tutaj trochę aromatów ziołowych, a trochę no po prostu mocnego alkoholu, którego czuć. W smaku jest to przede wszystkim bardzo, bardzo gorzkie, tak aż wysuszająco gorzkie. No, a potem wchodzi ziołowy posmak właśnie, anyżowo, becherowkowo, ziołowy. No. Nie jest to jakieś pyszne, ale jak się jest w Amsterdamie, warto spróbować. Jedną z architektonicznych ciekawostek w Amsterdamie są haki, które są na górze fasady wszystkich kamienic w starej części miasta. Bierze się to stąd, że wszystkie kamienice w Amsterdamie, oczywiście mówimy o starym mieście, mają ekstremalnie strome i wąskie klatki schodowe, takie, że po wizycie w coffee shopie bądź w barze naprawdę ciężko jest wejść na któreś piętro. Natomiast wymyślono rozwiązanie tego tematu, jeśli chodzi o wnoszenie ciężkich sprzętów do domu, czyli lodówek, mebli i tak dalej. Otóż nie wnosimy tego w Amsterdamie idąc po klatce schodowej, tylko są właśnie takie haki, zawiesza się na nich linę i wnoszenie pralek wygląda tak, że ludzie ciągną linę i jak się uda nie wybić nikomu szyby, to po prostu przez okno wszystko pakują. Stąd też te budynki mają bardzo duże okna. W drodze do kolejnego celu odwiedzamy handlowe okolice Amsterdamu. Trudno jest przyjechać do Amsterdamu i na imprezę, i na zakupy, a to z prostego powodu, że sklepy zostają tutaj bardzo szybko zamknięte. Tak jak widzicie za nami, o 18:00 tutaj wszystko w cztery dupy zostaje zamknięte. Sklepy spożywcze zamykają się o 20:00, a knajpy o 1:00 w nocy, czyli też relatywnie wcześnie. Na ulicy Handlowej znalazłem jedną z najstarszych holenderskich sieci fast foodów, która polega na tym, że wrzucamy pieniążek i świeże, podobno, jedzenie wypada nam z automatu. Wielbiciele sztuki naprawdę mają czego w Amsterdamie szukać. Jest tutaj Muzeum Van Gogha, chyba największym zbiorem dzieł tego artysty na świecie. Jest Rijksmuseum, czyli no, takie ogólnie muzeum sztuki. Jest też Muzeum Rembrandta. W Amsterdamie swoją siedzibę ma firma Guerrilla Games, znana graczom głównie z serii Killzone. Skorzystałem z zaproszenia i wpadłem do nich na piwko i partyjkę Street Fightera. Nie wypada wygrywać gospodarza. Daję radę. Zobaczyłem też rzeczy, o których nigdy nie będę mógł powiedzieć, że je widziałem. Piwo w Holandii to też ciekawy temat. Pije się tu głównie piwa małe, ale mocne. To piwo akurat ma 8%. Trochę czuć. 6,5%, 8%, 9%. Faworytem na późniejsze stadium imprezy jest tutaj natomiast niemiecki likier Jägermeister, który jest serwowany w charakterystycznych probówkach. W Łodzie to dla mieszkańców Amsterdamu z jednej strony środek transportu, z drugiej miejsce relaksu i szansa na nocny wypad. Muzeum Techniki, wiecie, bo to jest kolejna fajna knajpa, do której dużo ludzi łódkami przypływa. W ogóle jak przypłynąłem łódką. To, co miało być zwykłą przejażdżką łódką, zamienia się w koszmar. Na pokładzie pozwiedzaliśmy trochę ciekawych miejscówek, po czym wpłynęliśmy w samo serce nocnego życia Amsterdamu, czyli znaną na całym świecie Red Light District. Hej, kompania, czysto tam z przodu? Dzielnica Czerwonych Świateł to zarówno wielki działający dom publiczny, jak i atrakcja turystyczna. Już dziw, że te dwa zastosowania mogą wspólnie funkcjonować.
Idziemy uliczkami, a w okolicznych kabinach uśmiechają się do nas dziewczęta. Wystarczy zapukać. Cennik jest bardzo prosty. 50 euro za coś tam. 100 euro za całość. Są prześliczne, mają piękne ciała, nie zawsze mają piękne twarze. Dla mnie ciekawsze jest to, jak reagują mężczyźni na te napotkane kobiety, jak oni się nad nimi oglądają, jak nawiązują dialog między swoimi przyjaciółmi, jak pukają w szyby albo czasami jakieś... Jak się krępują. Red Light to kilkanaście ulic rozpusty, a między nimi pełno coffee shopów, knajp i podejrzanych kolesi sprzedających towar, który jest nielegalny nawet tutaj. Mimo to nie ma poczucia niebezpieczeństwa. Policjanci to tutaj normalny widok. Jeśli chodzi o coffee shopy, to znajdziemy w nich cały asortyment różnych rodzajów marihuany, grzybów, tabletek ekstazy, ziół szamańskich i innych rewelacji. Pod względem prawnym Holandia znajduje się w absurdalnym miejscu, ponieważ sprzedaż marihuany w Holandii jest legalna, ale import marihuany do Holandii nie jest legalny. Pytanie więc, skąd tutaj biorą się tak naprawdę narkotyki z najróżniejszych zakątków świata? Czyli frytki z majonezem, które wyglądają strasznie tłusto i obleśnie. Dokładnie tak samo smakują. Taki jeden blancik, skręt, nie wiem jak się nazwać w sumie, kosztuje 5 euro. You're never gonna find the answer in religion. Amsterdam dla wielu może być po prostu miejscem, gdzie jedzie się zajarać blanta, ale to dla tego miasta krzywdzące. To niepowtarzalny punkt na mapie Europy i świata, pełny niespodzianek, imponującej architektury, dający swym mieszkańcom niezwykle wysoki standard życia. Mógłbym tutaj mieszkać i to wcale nie po to, żeby chodzić do coffee shopu. W ten sposób, sterując łódką po Red Light District na w kanałach Amsterdamu, żegnamy się właśnie z Amsterdamem. Rok przekazał w sumie mi pierwszeństwo w naszej wyprawie Orange Travel, która teraz zaprowadzi nas do Barcelony, czyli nie stolicy Hiszpanii. Just let it flow and you'll know you're gonna have to take it on.